Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem zakupowym, bo jak to na maniaczkę zakupów przystało, czasem warto się tym pochwalić, tym bardziej, że wydaje mi się, że to są takie rzeczy dość warte polecenia wam, więc jeśli mam ten kanał, to chociaż go wykorzystam do czegoś. Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, jest tutaj właśnie Purizon, tylko że tu mam akurat rybny, a ja kupiłam mieszany pakiet próbny i tu mamy wołowinę z indykiem, jagnięcinę z łososiem, tylko że wołowinę z indykiem już przespałam do pudełka. Jagnięcina sobie leży na szafie, więc już jej nie ściągałam. Już jedna torba wystarczy, wiadomo o co chodzi. Za takie trzy paczuszki, one mają po kilogram, zapłaciłam, właściwie to moja mama zapłaciła, bo jeszcze nie zarabiam, 67,80. Ale powiem wam, że takie trzy paczuszki starczają na ponad 2 miesiące, więc no, wydaje mi się, że to jest rozsądne. Następną rzeczą są smakołyki Dokas. Są to smakołyki o smaku kaczki, paski z kaczki. To jest 70 gram i 70 gram jest po 6,80. Jest to na pewno tańsza opcja Brita, Let's Buy to z Brita, bo tam jest o 10 gram więcej, bo tam jest 80 gram, a kosztują około 11 zł, więc nie to smakuje. Jest 93% mięsa, tam jest 100, ale... No wiecie, dla Kseny to nie robi zbyt wielkiego znaczenia. Następną rzeczą są JR Farm owocowo-warzywne, pełnoziarniste ciasteczka, to tym razem dla Adelaide. One kosztowały 7,80 i tutaj jest 8 sztuk, znaczy się było, bo one się trochę pokruszyły i jedną dałam Adelaide, więc jest ich tutaj 7. Następną rzeczą, jaką tu mam, jest łopatka do karmy i żwirku dla kota. 24 cm i ja ją wziąłam akurat za punkty bonusowe, więc nie powiem wam ile kosztuje, bo wziąłam ją za punkty, ale jest bardzo fajna do nakładania Ksenie karmy, a właściwie do przesypywania jej w pudełeczka, bo ja mam jedno wielkie pudełko, jeszcze z pudełka przesypuję do mniejszych pudełek i tak jakoś mi jest łatwiej jej dodawkować. Następną rzeczą, którą tutaj mam, jest Trixie gwizdek. Wysokotonowy, bezdźwiękowy gwizdek na psa 8 cm, on też jest za punkty i powiem wam, to nieprawda, że jest bezdźwiękowy. Jest dźwiękowy i to nie jest też taki wybitnie wysoki dźwięk, no bo ja go spokojnie słyszę i ludzie starsi też go słyszą, więc nie wiem, może ja nie potrafię gwizdać na nim, albo tutaj muszę coś przestawić, ale tutaj nie ma raczej czego przestawiać. W każdym razie to jest coś takiego. Leż, Brunia, leż. W każdym razie słychać go. On kosztował coś koło 7,80 chyba. Znaczy tyle kosztuje łopatka, nie wiem ile kosztowała, nie patrzyłam. Na gwizdek patrzyłam, bo miałam do wyboru albo właśnie brać cążki, albo brać gwizdek. Ale stwierdziłam, że cążki są tańsze, więc wziąłam cążki. I one kosztowały też 6,80. A tną bardzo, bardzo dobrze i muszę wam je polecić z całym serduszkiem, tak samo jak tę karmę. Tę karmę muszę wam polecić, te smakołyki też i to też, jeżeli macie gryzonie, bo Adelaide bardzo smakuje. Więc bardzo, bardzo wam polecam tę obcinaczkę, bo jest na pewno lepsza, bo ja mam jeszcze inną obcinaczkę, taką obcinaczkę. Ona jest tutaj właśnie blokowana, ale powiem wam, że tym, choć na początku nie umiałam tym obcinać, ale jest o wiele, wiele wygodniej obcinać właśnie tę obcinaczką niż tamtą. Więc polecam wam, bo to jest naprawdę, są małe pieniądze, bo 6,80 to nie jest tak dużo, więc jak będziecie sobie zamawiali na Zooplusie, sobie dorzućcie, bo pamiętajcie, że trzeba dbać o psie pazury, bo to źle wpływa na... psa ruch i po pewnym czasie powoduje dyskomfort, jeżeli pies sobie ich nie ściera. Dalej. I z takich zooplusowych rzeczy to by było na tyle. Chciałam wam nagrać unboxing, to się tak nazywa. Aczkolwiek ja go nie nagrałam, ponieważ te rzeczy przyszły w dwóch paczkach i to jeszcze w odstępie czasowym, więc no, nie chciałam robić takich, wiecie, montowanych unboxingów, więc stwierdziłam, że nagram taki filmik, co ostatnio kupiłam. I ostatnie dwie rzeczy to jest to, co wygląda dosyć dziwnie, przynajmniej dla niektórych, a to jest po prostu szczoteczka na palec. Znaczy to jest teoretycznie szczoteczka dla niemowląt,
ale bardzo dobrze się sprawdza do mycia psu zębów, więc stwierdziłam, że poprosiłam moją mamę, bo prędzej ona chodzi na zakupy niż ja prędzej zamawiam przez internet, ale ci. No i poprosiłam moją mamę, że jak będzie w Lewetanie albo w Biedronce albo coś, to wiecie, żeby kupiła. No i moja mama kupiła, bo akurat było. Zapłaciła za to chyba 7 zyla, a naprawdę jest fajne do czyszczenia zębów u psa, bo wcześniej miałam Lexan taką zwykłą szczoteczkę, ale to było bardzo, bardzo niewygodne. I potem przestałam jej myć zęby, bo ona nie chciała myć się zębów i tak. I kolejną rzeczą jest pasta. Ja mam pastę Strixie, chociaż wiem, że nie jest ona do końca dobrą pastą. Znaczy, no wiecie, nie jest jakaś taka najgorsza, bo takie marketówki są o wiele, wiele gorsze. Albo na przykład pasta dla ludzi, no to nie. Czasem jej kupię lepszą, lepszej firmy. Słyszałam też, żeby podawać psu kości. Znaczy, nie takie kości do końca, że kości, tylko że kość z mięchem, żeby pies sobie gryzał to mięcho. I wtedy będzie sobie też oczyszczał zęby. W każdym razie ja kupiłam tę pastę i ona kosztowała 9 zł. I jest ogólnie spoko. Ona jest miętowa, więc Ksenia trochę tak średnio ją lubi. Ale tragedii nie ma, więc spoko się. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Niedługo, mam nadzieję, nagram więcej filmików takich troszeczkę bardziej zaawansowanych. Takich troszeczkę bardziej... tak. 2 hours later. Takich właśnie tak. No... Zobaczycie, jak się uda, to zobaczycie. Jeśli nie, to będę próbowała później, aż do skutku. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało i lubicie oglądać mój kanał i słuchać mojego głosiska, to dajcie łapeczkę, zasubskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!